Sama jestem mamą. Cały ten plan pandemiczny, który w tej chwili się dzieje i dalej się ciągnie, bardzo się odbija na dzieciach, tak? Dzieci się nie uczyły w szkole. Od nas pani Basia będzie też przemawiała jako nauczyciel. Tutaj pani przemawiała. Słuchajcie, psychicznie dzieci też są obciążone bardzo, tak? Poza tym, jeżeli chodzi o zamaskowanie, no mój syn też dostał karę z sanepidu 5000, był przetrzymywany przez panią ochroniarkę w galerii do przyjazdu milicji i wyjaśnienia, dlaczego nie ma maseczki na twarzy. Dziecko, które miało 14 lat. Dwóch panów milicjantów przywiozło mi do domu powiadomienie. Dwóch. Nie wiem, czy są zatrudnieni na poczcie, czy w sanepidzie. Natomiast przywieźli 5 tysięcy podarunek matce, tak, żeby zapłacić. Ja miałam 15, po 5. Wszystko umorzone, bo niezgodne z prawem. Jak od nas ludzie poszli do sanepidu i zaczęli pytać, na jakiej podstawie, bo to jest umarzane, tak, tylko pieniądze są tracone z naszych podatków, chcieli konkretów. Czy to nie są konkrety, że niepełnoletni dostaje 5 tysięcy kary, po czym jest umarzane, bo jest odwołanie i już wiedzą, że to było niezgodne z prawem? Dalej idąc, trzy wezwania mam nowe. Za to, że mnie w przychodni bez maseczki nie chciano obsłużyć, nie założyłam i nie założę. Za to, że utrudniałam procedurę legitymowania panu milicjantowi, bo podstawę faktyczną wynalazł po pewnym czasie, że jestem podobna do osoby poszukiwanej. Więc tak, mam też wyjaśnienia na policji. Poza tym jeszcze jedna pani milicjantka, pozdrawiam serdecznie. Myślę, że kiedyś tam douczy się prawa. Przysłała mi z kancelarii, to znaczy pełnomocnik jej przysłał z kancelarii prawnej, pismo, że mam sprostować, przeprosić na Facebooku za upublicznienie. Napisano, że została ośmieszona. Przecież ja tej pani nie ośmieszyłam, tylko pokazałam, jak wykonują swoje czynności. To kto został ośmieszony? Ja ośmieszyłam, ja tylko pokazałam, jak to się dzieje od 2 lat. Więc myślę, że musimy po prostu uświadamiać ludzi jeszcze przede wszystkim prawnie, bo teraz też myślę, że względem tego, co się dzieje, będziemy znowu musieli się uczyć prawa, tak jak uczyliśmy się przez te 2 lata, jak sobie radzić z tym bezprawiem. A druga sprawa, która mi się wydaje, to jest właśnie pomagać Ukrainie, oczywiście, ale z głową, ludzie z głową, dlatego że mamy w swojej grupie dziecko, które jest chore, piknik robiliśmy rok temu dla niego. I jakoś tak hojnie nie pomagali Polacy, a dalej jest pomoc potrzebna, ojciec prosi o pomoc, bo cały czas są w Barcelonie, Szymon jest dalej, ma mieć jakieś badania, zabiegi, to jest bardzo drogie. Może tyle ode mnie, tak? Dziękuję bardzo. Brawo!